centralnie przy pomocy tej nocy. Gdzie jest punkt centralny, ale z tej strony, tak? Na tej połowie. Gdzie jest punkt centralny? Co ty rozumiesz przez punkt centralny? I to wszystko? Dobra, dziękuję. To jest twoja koncepcja, ja ją szanuję. Ty masz na imię? Magda, pokaż. Magdalena, Magda, to jest w skrócie. Dobra, Magda, pokaż mi punkt centralny według ciebie. Do czego on służy? Czyli tutaj należy się ustawić, tak? Pomiędzy uduszeniami. Tak? Dobra. Dzięki, Magda. Ty masz na imię? Kinda. A więc proszę, pokaż punkt centralny. Dlaczego ten punkt służy? Spokojnie, mów to dziewczyn, dobra? Bo ja się stanąłem z tobą. Rozumiem, bardzo mądrze, jasno to tłumaczyłeś. Dobra. Ania? Ala, dobra, Ala, pokaż mi punkt centralny według ciebie. I do czego on służy? A dlaczego przesunąłaś tą notkę od palca w lewo? To już takie dodatkowe pytanie, bo nie było to tak istotne w stosunku do dziewczyn wcześniej pokazujących punkt centralny. Po prostu tak sobie myślisz, że tu. Dobra, dzięki. Ty masz na imię? Klaudia? Dobra, Klaudia, pokaż mi punkt centralny. I do czego on służy? No, dobra. Ty masz na imię? Jak? Gabrysia. Gabrysia, pokaż mi. Tu gdzie jest ta lotka? A do czego on służy? Dzięki. Jak? Emilia, dobrze. Dlaczego on służy? Dlaczego pytam o ten punkt centralny? Jak to się dzieje? Inaczej, do czego on jest tobie potrzebny? Powiedz głośniej. Nie bój się swojej wypowiedzi. Każda wypowiedź jest mądra. No dlaczego tutaj jest punkt centralny? Dlaczego on jest tobie potrzebny? Ja w ogóle, czy jest tobie potrzebny? To jest pytanie. Jest potrzebny? Po co? Mówcie swoimi słowami, tak, to co ci przychodzi do głowy. Tak, nie zastanawiaj się, czy dobrze powiesz, czy źle. Możesz opowiedzieć grę, tak jak Gabrysia opowiadała przed chwilą. Tutaj masz się znaleźć, tak? Tak. Kiedy? Masz być zawsze przygotowany listę. Ale proszę cię, nie bój się mówić do mnie, dobrze? Mów wyraźnie, poza tym dziewczyny chcą posłuchać. Masz być zawsze przygotowany i stać tutaj. Super, dzięki. Dowiedzieliśmy się. Teraz Zosia. Gdzie jest punkt centralny? Dlaczego tu? Żeby przygotować się, jak trzeba odbić lotkę. Dobra, dzięki. Ty masz na imię? Też Zosia.
Tu jest punkt centralny? A w jakim celu? Żeby się przygotować do odbicia i do... No, odbicia latki. Super, pięknie, dzięki. Ty masz na imię? Ola. Jak? Ola? Dobra, Ola. Tu jest punkt centralny? Ola, tu jest punkt centralny. Dlaczego? Po co? Trzeba zawsze stać, żeby się przygotować do odbycia lotki. Dobra, super, dzięki. A ty masz na imię? Jak? Wiktoria? Wiktoria oczywiście nie będzie pytana, bo nie wie, bo po prostu nie grała jeszcze. No, grający teoretycznie wie. Zacznę od przypomnienia, bo niektórzy wiedzą i mniej więcej dobrze pokazali. Punktem centralnym jest środek geometryczny wojny. Jak go wyznaczyć? Jeżeli poprowadzę się do swojego punktu siatki do narożnika, to ten punkt wyjdzie mniej więcej w tym miejscu, gdzie ta lotka leży. Powiedzmy, że tu. I w tym miejscu to jest najwygodniejsza sytuacja, żeby znajdował się zawodnik między odbiciami lotki. Bo stąd ma jednak oko daleko do każdego z czterech rogów. Gdybym po uderzeniu lotki uderzyłbym lotkę i zatrzymałbym się tu, to mój przeciwnik, patrząc na to, co ja robię, zagrałby mi na przykład tam. Prawdopodobnie nie doszedłbym do tej lotki. Jeżeli po odbiciu tej lotki poszedłbym do przodu i stanął tu, to mój przeciwnik widziałby, że odsłaniam tamten ruch, bo tam mam najdalej. Tam najtrudniej byłoby mi dojść do ruchu. Dlatego moim zadaniem jest po każdym uderzeniu lotki jak najszybciej znaleźć się w punkcie centralnym. Uderzam lotkę z tyłu, w rogu backendowym też muszę się tu znaleźć. Uderzam lotkę przy wiatrze, też powinienem jak najszybciej tu się znaleźć. Ale powiem krok dalej. Im jest zawodnik na wyższym poziomie, tym jego punkt centralny nie jest już punktem, a staje się kołem. Zawodnicy światowej klasy mają tak zwany punkt centralny w formie koła o średnicy około 2 metrów. Co to oznacza? Okazuje się, oznacza to, że jak zawodnik tu uderzy, to tu się zatrzymuje. Nie idzie wcale do dokładnego punktu geometrycznego. Dlaczego? Dlatego, że do tego rogu dojdzie w 2 krokach. Za chwilę Wam pokażę, jak stąd można dojść w 2 krokach. Jak również tam. Panuje nad sytuacją. On celowo na przykład tu się może zatrzymać, żeby prowokować lotkę graną gdzieś tam. Do niej może dojść. Oczywiście nie każdy. A teraz pokażę, jak się dochodzi do tej lotki. W 2 krokach. Jeżeli doszedłem tutaj do uderzenia, robię doskot, robię krok. Nie robię tego, że tylko w pokazie zatrzymanie, mimo że mam tylko 1,67 m. A zawodnicy wytrenowani, że silniejszy do mocnej skarby, spokojnie do wodzą do wyjścia. Oznacza to, że jeżeli ja mogę, to na pewno zawodnicy wytrenowani spokojnie. Dlatego też ci wyżej wyszkoleni, lepiej wyszkoleni zawodnicy robią uderzenie do skok i stąd czekają, co będzie dalej. Albo pójdą tam, albo krok i są już w rogu i atakują wysoką lotkę, bo czekają właśnie na taką okazję.